Park Centralny w Gdyni znajduje się zgodnie z nazwą w samym sercu miasta, niedaleko od Bulwaru Nadmorskiego, w otoczeniu Urzędu Miasta, budynków mieszkalnych i biurowców. Park został zaprojektowany przez pracownię Art Deco z Gdyni i jest podzielony na kilka stref. Projekt realizowano w 3 etapach, a ostatni etap uroczyście otwarto 29 sierpnia 2023 roku. W tym dniu niestety było zimno i padał deszcz. Park Centralny rozciąga się od ulicy Świętojańskiej do ulicy Tetmajera i od Alei Piłsudskiego do ulicy Partyzantów. Ma powierzchnię 6 hektarów. Ta największa, właśnie oddana, ma 3,5 hektara. Znajdziemy tu polanę piknikową, dwie powierzchnie wodne, w tym jedna z fontanną, zamieniane zimą na lodowisko, ławki na skarpie i dużo nowej zieleni. Posadzono tu m.in. sosny czarne, platany, grujeczniki japońskie, jarząby, wiśnie, jabłonie i wierzby. W parku znalazł swoje miejsce pomnik marszałka Piłsudskiego. Pod tą częścią parku znajduje się również parking podziemny na 270 samochodów.
to już staw z prawdziwego zdarzenia z roślinnością bagienną i nenufarami. Ta część parku oddana w drugim etapie objęła skatepark, siłownię pod chmurką, ścieżki dla wrotkarzy i biegaczy, linowy plac zabaw dla dzieci i małą architekturę. Ozdobą tego miejsca jest podświetlana fontanna. Gdy przejdziemy przez ulicę Legionów, znajdziemy się w strefie ciszy i spokojnej rekreacji. Tę część parku centralnego oddano do użytku w pierwszym etapie. Są tu m.in. stoliki szachowe i tor do gry w bule.
perspektywie Alei Piłsudskiego widać już bulwar nadmorski imienia Feliksa Nowowiejskiego i Zatokę Gdańską. Aleja Piłsudskiego obsadzona jest hortensjami. Jak widać, zacienione ławki przy stawie cieszą się dużym powodzeniem. Teraz widoczna jest cała strefa piknikowa, a w niej hamaki i leżaki.